Witam wszystkich bardzo serdecznie w 49. odcinku wygrywania końcówki kolorowej. Tym razem gramy tylko A6 w trefle, co nie ma znaczenia. Równie dobrze moglibyśmy brać 4 piki, zamienić kolory czarne albo w ogóle jakoś poprzestawić. Nie ma to znaczenia. Zasada jest ta sama. Przyjrzyjmy się na moment licytacji, ponieważ mamy z ręki przy grze w trefle dajemy 1, 2, 3 lewe, no, a może półtorej tylko. Więc mamy końcówkę z ręki, jeżeli partner ma trzymanie pikowe albo ma jakąś figurę kierową, to wygrywamy 3 bez atutu do 5 trefli, więc otworzyliśmy akoloskim otwarciem 2 tref. Partner negatywne 2 karo, nie ma asa i króla, tak po staromodnemu. My 3 trefle zgłaszamy swój kolor. Partner 4 piki uzgarnia nam trefle i pokazuje asa, kluczową wartość. Z królem powiedziałby 3 pik. A tak 4 pik dał tak zwany qubit, czyli trzymanie pikowe. Skoro ma asa, no to tych lew mamy dużo i ma 3 trefle, to może jakoś widz dostaniemy w kierę albo coś i nam się uda. Widz w damę karę jest nieprzyjemny. Liczymy lewy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Brakuje 11. Brakuje nam jednej lewy 12. W karach nie zdobędziemy. W kierach mamy szansę. W kierach mamy szansę, jeżeli z prawej strony są dwie figury kierowe, na co jest 25%. Czyli nie uda nam się przy 70%, 5%. Bądź jest dziesiątka, co nasze szanse zwiększa o połowę i to wynosi jakieś 37 coś tam procentach. Ktoś chce, nie chce to liczyć, to nie ma znaczenia. I wtedy musimy dwa razy zagrać w kiery do ręki. Dziewiątką. Że dziesiątka i... Także tych szans jest... Nie, jeszcze raz policzmy, jakieś głupoty powiedziałem. Że tu będą dwa honory kierowe, to jest 25%. Aha. Bądź tu będzie 1-1, czyli jest od 50%. Dziesiątka 25, jakieś te procenty będą. Ale mamy szansę pikową, że jeżeli piki nam się podzielą 4-3, na co jest duża szansa, to wygramy. No, zagrajmy na szansę pikową. A jak przejść do stołu? Dziesiątka zabije dziewiątkę, ósemka zabije czwórkę, siódemka zabije dwójkę. Czyli mamy 3 przejścia do stołu, nie wolno nam od razu impasować. Trzeba impasować przechodząc do stołu. Dokładamy. Trzeba impasować przechodząc do stołu. No to gramy. Dokładamy karko. Bijemy. I przechodzimy pikiem, bo as pik jest jednym przejściem. Nie możemy przebijać. Udało się. Gramy na dodatkową szansę. Tak, może tak król walet byłby trzeci. Przebijamy waletem wysoko. Dołożyli. Wracamy. Treflem. Lewa jest 100% pewna. Obaj dołożyli, ale jakby nie dołożyli, też to by się specjalnie nie zmieniło. Zagrywamy w pika. Przebijamy wysoko. Udało się. Przechodzimy treflem. Zostawiamy dziesiątkę. Musiało się udać. Bo przeciwnik nie miał większych. Przebijamy pika. Spada ostatni pik. My go znowu przebijamy wysoko. Wylatuje niepotrzebny karo. Przechodzimy ostatnim treflem. Wzięliśmy.
Wychodzimy w pika wyrobionego. Udało nam się, mamy już swoje 9 lew i tu mamy jedną, drugą, trzecią, ale co nam szkodzi podłożyć dziewiątkę, może przeciwnik się zagapi. Kładziemy waleta, nie zagapił się, bije damą. Pokazujemy karty i wygraliśmy. Wygraliśmy. Zagraliśmy na rozsądny podział pików. 4-3. Jest to najczęstszy podział. Zobaczmy całe rozdanie jeszcze raz. Powiście w damę karo. Granie przez kiery nam się nie uda, bo dziesiątka kier leży źle. Dama kier leży źle. A gra i te szanse, które by musiałyby zajść, są małe. Groziłoby nam oddanie dwóch lew kierowych. W związku z tym zagraliśmy na szansę podziału koloru pikowego 4-3. Tu pamiętamy, że przeciwnicy mają nieparzystą liczbę kart, im się dzielą równo. 4-3, 3-2 najczęściej, 2-1. Jeżeli mają parzystą liczbę kart, to się dzielą nierówno. Najbardziej częściej jest podział 4-2, 3-1. Dziękuję za uwagę.